witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Rafała Mentzla pod tytułem A w lasach koło Wolsztyna. Proszę Państwa, ta wystawa jest to wystawa autorska, to są zdjęcia przyrodnicze i o samej wystawie Rafał opowie nam, jak już wyjdziemy na korytarz i będziemy te zdjęcia oglądać, a ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest w ramach festiwalu fotografii, który odbywa się prawie w większości miastach w Wielkopolsce. Nasza biblioteka bierze w tym udział po raz drugi. I proszę Państwa, i z tej okazji Pan Rafał otrzymał list i gratulacje od Pana Władysława Nielipińskiego, który jest głównym koordynatorem tego projektu na Wielkopolskę. I proszę Państwa, ja poproszę teraz Panią Bogusławę Tuchocką, aby wręczyła Rafałowi ten dyplom i katalog, ponieważ wszystkie zdjęcia z całej Wielkopolski, we wszystkich stowarzyszeniach, organizacjach, bibliotekach, gdzie się odbywa ten festiwal, jest robiony w tym roku katalog. Ten katalog ja Państwu dam, możecie już Państwo sobie oglądać, bo dostaliśmy 3 egzemplarze. Jeden jest dla Rafała, jeden jest dla mnie do biblioteki, czy nie dla mnie osobiście, ale do biblioteki, a jeden już Państwu wręczę i proszę sobie przeglądać, jak to wygląda. Pani Bogusiu, poproszę teraz o wręczenie. I jeszcze nam kwiaty zginęły. Ale są, są. Witam bohatera dzisiejszego wieczoru. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że przypadłem w udziale, że to właśnie ja mogę wręczyć ten dyplom, pogratulować. Zresztą z Panem Rafałem nie po raz pierwszy się spotykamy, bo już spotykaliśmy się i oglądaliśmy jego wystawę już tutaj nie pierwszy raz. Podziwialiśmy, myślę, że dzisiaj też będziemy podziwiali, bo już pozwoliłam sobie zobaczyć, fotografie są bardzo piękne. Cieszę się, że mogę te gratulacje przekazać osobiście. W imieniu burmistrza i swoim składam serdeczne gratulacje. No myślę, że to nie po raz ostatni podziwiamy Pana, że będziemy mogli jeszcze Pana wielokrotnie zobaczyć, czego bardzo sobie i Panu życzymy. Serdecznie składam, gratuluję i życzę wszystkiego. Brawo. W okolicznych lasach. Tyle. Na pierwszym zdjęciu Państwo widzicie młodego liska. Tutaj na drugiej fotografii jest dzięcioł zielony. Prawdopodobnie nikt w życiu nie miał okazji zobaczyć. Żyje w okolicznych lasach, ale jest bardzo rzadki. Jeden z naszych ładniejszych dzięciołów. Nie jest taki mały, jest prawie ponad 30 cm długości, także dosyć duży dzięcioł. Jest tutaj na trzeciej fotografii to takie moje zwieńczenie. W pogoni za zimorodkami po 3 latach udało mi się zrobić zaręczyny zimorodków. Same stawice przyniósł rybę. Tak. Wcześniej robiłem zdjęcia zimorodków, ale... To jest rarytas. Ale taki, dokładnie, takiego rarytasu jeszcze nie mam. Nie. Tutaj, tak, to trzecie. Samiczka różni się od samczyka tylko czerwonym dzióbkiem, także nie ma oszukaństwa, jest. Jest para na pewno. Udało mi się znaleźć w tym roku gniazdo zimorodków, tak żeby wyprowadzają legi w Olsztynie na Dojcą, także możemy... Ale są okresy, kiedy Pan może to znaleźć. Tak, to muszę wiedzieć, tutaj jest potrzebna wiedza, prawda? One tak od kwietnia zaczynają lęgi, także od tego kwietnia już można za nimi się uganiać. Tutaj na kolejnej fotografii jest nasz taki najciekawszy dzięcioł żyjący w naszych lasach, też na pewno nikt o nim nie wie, skrętogłów. To jest dzięcioł, który nie potrafi wykuć sobie z własnej dziupli, zamieszkuje w dziuplach innych dzięciołów. Strada, tak? Jakiś skrętogłów. No, dzięcioły zawsze wykuwają więcej dziupli, nie tylko dla siebie, ale też wykuwają więcej i pozostawiają je potem dla innych ptaków. A różni się tym też od naszych dzięciołów, że odlatuje do ciepłych krajów na zimę, nie zostaje na zimę u nas. Wszystkie dzięcioły pozostają, temu jest zimno i niestety odlatuje. A odlatuje dlatego, że żywi się mrówkami i niestety mrówki zasypiają na zimę i nie miałby pokarmu i musiał zmienić sobie po prostu. No tutaj jest.